Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj sprawdzimy sobie RTX 2060 Super w wydaniu od Palita. Ja się tak śmieję, że jakoś tak mniej więcej rok temu na moim kanale były same recenzje Radeonów. Teraz wyszło tak, że na moim kanale są praktycznie same recenzje GeForce'ów. W każdym razie, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o RTX 2060 Super w wydaniu niereferencyjnym od Palita. I co w dzisiejszym materiale będzie się różnić, to podobnie tak jak w poprzednim odcinku dotyczącym 2060 Super, będzie troszeczkę inna platforma testowa. Troszeczkę jako takie nawiązanie do streama, którego miałem jakiś czas temu, jeden z widzów zapytał, czy RTX 2060 Super może być bottleneckowany przez i7-7700K. No i na pierwszy rzut oka chyba każdy, kto siedzi tak powiedzmy bardziej w komputerach, no raczej odpowie, że nie. No jakim cudem 7700K mógłby w jakimś tam stopniu bottleneckować RTX 2060 Super. I 7-7 generacji to był procesor czterordzeniowy, ośmiowątkowy. Na dobrą sprawę i trójki już od 8 generacji są też czterordzeniowe. Oczywiście bez hiperwątkowania, aczkolwiek no, to pokazuje, jak w sumie niedaleko dzisiejsza i3 znajduje się od niegdyś flagowej i7. Stąd właśnie może się pojawić pytanie o wcześniej wspomniany bottleneck. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzimy sobie, jak taka karta radzi sobie z 7700K, który jest podkręcony na 4,8 GHz. Ogólnie ta platforma testowa to komputer mojego brata. Nie tak dawno temu wymienił sobie 6600K na 7700K. No i próbowaliśmy ten procesor podkręcić, no i takie stabilne temperatury mamy właśnie na 4,8 GHz. No chcieliśmy tę piątkę wcisnąć, no ale niestety się nie udało. Forty zbyt dla trójka trochę za mały. Pierwotnie też chciałem do tych dzisiejszych testów wrzucić porównanie z 980, która wcześniej była moja, a teraz dałem ją bratu, ale szczerze mówiąc pod ostatnim materiałem jakoś ten wasz taki odzew porównania 970 plus 2060 jakoś wam się nie spodobał. Moim zdaniem zawsze jest fajnie mieć taki punkt zaczepienia, o ile jakaś karta jest mocniejsza od jakiejś tam karty, no ale skoro wolicie czyste porównanie, spoko. Tak więc chciałbym, abyście rzucili okiem na naszą dzisiejszą platformę testową. Zobaczmy testy. Na pierwszy rzut idzie Overwatch na presecie epickim. Na mapie testowej mamy tutaj 195 FPS-ów. Natomiast gdy przeskoczymy do normalnej rozgrywki, wszystko śmiga aż miło. No i bez problemu jesteśmy w stanie osiągnąć średnio 184 klatki. Zresztą Overwatch nie jest jakiś specjalnie wymagający. Dalej idzie oczywiście gra benchmark, czyli GTA 5. W GTA 5 mamy następujące ustawienia. Jest tutaj taki miks bardzo wysokich ustawień. No i średnio GTA 5 śmiga na poziomie 110 FPS-ów. No raczej granie w GTA 5 na takim klatkarzu powinno być bardzo spoko. Zresztą nie dziwi, to dość stara gra. Oczywiście gra benchmark, której nie mogło zabraknąć, czyli poczciwy Wiedźmin 3. No i gdy przelecimy sobie przez Nowigrad, możemy liczyć na ilość klatek na poziomie 112. Natomiast gdy przejdziemy do miejsca graficznego, takiego bardziej zalesionego, mamy tutaj średnio 98 klatek. No i przechodząc dalej mamy Assassin's Creed Odyssey, który jest rzeczywiście bardzo wymagającą grą. No i tutaj przy benchmarku, o kurde, no rzeczywiście, 7700K podkręcony na 4,8 GHz rzeczywiście ma problem sprostać Assassinowi. No i możemy tutaj uświadczyć delikatny bottleneck ze strony procesora. No, nie ukrywam, była to dla mnie dość spora niespodzianka. Koniec końców możemy liczyć na klatkaż na poziomie 62 na najwyższych ustawieniach. Świeżynka ostatnich kilkudziesięciu dni, czyli komboje na komputer 2. Ta gra działa na następującym presecie ustawień. Trzeba oddać, że jest to rzeczywiście bardzo wymagająca pozycja i no, karta graficzna tutaj dostaje bardzo mocno po tyłku, mimo że cała gra jest oparta o API Vulkan, które no, jakby nie było, bardzo dobrze wykorzystuje podzespoły naszych pecetów. Komboje na komputer 2 działają średnio w 55 FPS-ach. Ale co to za test karty graficznej, gdy nie ma w nim pani Croft?
na presecie najwyższym podczas uruchomienia benchmarku, ku mojemu zaskoczeniu w lesie zdarzył się minimalny bottleneck ze strony procesora. Aczkolwiek cała gra na takich ustawieniach działa bardzo w porządku i jesteśmy w stanie uzyskać tutaj średnio 94 ramki obrazowe. A jako że testujemy RTX-a, no to grzechem byłoby nie sprawdzić ray tracingu. Pod poprzednim materiałem też się zastanawialiście, czy to jakaś propaganda ray tracing. Moi drodzy, no nie, no żadna propaganda. Po prostu jak mam kartę graficzną, która obsługuje ten ray tracing, no to przecież trzeba sprawdzić, jak to działa, tak? Na logikę. Więc Lara Croft plus ray tracing równa się stabilne podręcznikowe 60 FPS-ów. Dalej przechodzimy do Metro Exodus, gdzie bez ray tracingu możemy liczyć na średnio 58 klatek. Natomiast z odpaleniem tego feature'u możemy liczyć na 50 FPS. Kolejna gra to Control. Jest to pierwszy raz, kiedy w ogóle testuję tą grę, a wybrałem ją ze względu na to, że oczywiście może ona działać bez ray tracingu, może działać z ray tracingiem, ale co również ciekawe, możemy na niej uruchomić DLSS w rozdzielczości Full HD, bo zwykle w przypadku innych gier jest to od rozdzielczości bodajże 1440p. Bez ray tracingu możemy liczyć na średnio 77 klatek. Po włączeniu ray tracingu gra wyraźnie spowalnia i spadamy do poziomu 45 FPS-ów. Co się dzieje, gdy włączymy DLSS? DLSS, czyli taki feature, który nam upskaluje rozdzielczość. Rzeczywiście, z włączonym ray tracingiem po odpaleniu DLSS-a gra dostaje wyraźnego kopa, no i jest to kop jak najbardziej na plus. Co do DLSS mam bardzo mieszane uczucia. Jest to strasznie ciężko pokazać na filmie YouTube'owym, który jest kompresowany, aczkolwiek gdybym miał wam to jakoś tak słowami opisać, gra po włączeniu DLSS-a wygląda trochę tak, jakbyśmy włączyli filmik z YouTube'a, czyli no trochę widać taką kompresję. Więc no jak najbardziej jest to kop, który rzeczywiście przyspiesza naszą rozgrywkę, jednakże na pewno nie jest to opcja, która przypadnie do gustu każdemu. No i nasze porównanie, kończymy Call of Duty Modern Warfare, czyli również dość świeżym tytułem. Na ustawieniach najwyższych średnio możemy liczyć na 130 FPS-ów, natomiast przy włączonym ray tracingu możemy liczyć na 98 klatek. Jako że zawsze staram się wam pokazywać również jakieś dodatkowe feature'y, ostatnio przy okazji GeForce Experience mówiłem o tym, że aktualizuje on nam automatycznie sterowniki, co jest prawdą. Okazuje się, że jest tam troszeczkę więcej feature'ów, oczywiście przydatność ich jest bardzo, powiedziałbym, dyskusyjna, aczkolwiek no jakiś feature tam jest. Mianowicie w niektórych grach jest tak zwana obsługa Ansel, czyli tak zwanych trójwymiarowych screenshotów. Możemy zabawić się w fotografa i wygląda to mniej więcej tak. Na przykład wciskając Alt F2 możemy przejść w taki tryb screenshotów i możemy sobie, jak widzicie, grę, nawet jak tu mamy Shadow of the Tomb Raider, możemy sobie na przykład zrobić jakieś takie kreatywne screenshoty czarno-białe. O, wtedy widzicie jak ja, czyli jak Dalton. Jest z nami na pokładzie jakiś fan screenshotów? Ja robiłem tylko screenshoty pulpitu zawsze. Chciałem coś komuś pokazać. No i chciałbym jeszcze tutaj przy okazji powiedzieć nieco na temat kultury pracy tej konkretnej karty graficznej. No ta karta graficzna nie jest duża, jest raczej powiedziałbym takiego średniego rozmiaru. Gdy przyłożymy sobie do niego 980, no to widać, że 980 jest wyraźnie dłuższa. Natomiast fajnie widzieć, że jest to konstrukcja typu Open Design, więc możemy liczyć na fajny przepływ powietrza. Jednakże w tej obudowie Zalmana, w której ta nasza platforma testowa się znajdowała, karta potrafiła się dość mocno nagrzać i tutaj przy 15-minutowym katowaniu furmarkiem karta zagrzała się do 82 stopni. Raczej ta temperatura wyższa już nie była, przy czym trzeba zaznaczyć, że karta najcichsza nie jest. Zrobiłem pomiar sonometrem w odległości 40 cm. Komputer generował hałas w wysokości 47 dB. Jest to już dość głośno, przy czym zdaję sobie sprawę, że ten cable management w tej obudowie jest bardzo słaby, ale proszę, nie bijcie, składałem ten komputer jakieś
4 lata temu i stwierdziłem, że bardziej rozsądnym porównaniem byłoby również sprawdzić, gdy otworzymy bok obudowy, gdyby ktoś z Was miał lepszy przepływ obudowy, żeby mógł sobie to jakoś mniej więcej porównać. No i wtedy rzeczywiście temperatury spadły do 75 stopni, obroty wentylatora spadły z 2900 do 2500, no i przy tym komputer generował hałas w wysokości 43,5 dB. No było to zdecydowanie ciszej. Podsumowując, jeżeli ktoś z Was ma 7700K i chciałby sobie sprawić RTX 2060 Super, jak najbardziej można. Oczywiście gdzieś tam mogą się zdarzyć te delikatne bottlenecki. No właśnie, ale przy tym wszystkim jest jeszcze jedna kwestia. Cena i konkurencja. Akurat ja bardzo nie lubię wypowiadać się na tematy, których nie sprawdziłem osobiście. Czyli w tym przypadku oczywiście mowa tutaj o Radeonach z serii 5700. No, po benchmarkach rzeczywiście wygląda na to, że te karty surową moc oferują większą jednak. Jednakże jeżeli ktoś z Was szuka feature'ów takich jak ray tracing, no to u konkurencji no, nie ma szans, żeby to znaleźć, tak? Więc tutaj warto również mieć to na uwadze. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.